Cześć. Dzisiaj pokażę Wam taki ciekawy cel. Nazywa się on Momentum do kupienia w Przyganie u Kuby Stadnickiego. Trochę zmodyfikowaliśmy to Momentum dzięki Mariuszowi z Weltlab. Wzmocniliśmy tutaj środek tego celu, żeby był osłonięty całe to łożysko, na którym się kręci ten cel Momentum. Zadanie najprostsze z możliwych, mianowicie strzelając w górną i dolnego lizaczka tego celu, obrócić ten cel 360 stopni, o, dokładnie w ten sposób. Jeżeli cel obróci się 360 stopni, czyli pokaże nam się biała strefa, czerwona strefa i znowu biała, to znaczy, że zadanie zostało wykonane i cel został kompletnie trafiony, tak? Można ten cel strzelić czterema strzałami. Jedziemy. 7 metrów stąd, z beczek, zaczynamy pierwsze strzelanie. Strzałów było 6, troszeczkę więcej niż minimalnie 4, ale uwierzcie mi na słowo, że da się to zrobić też 4 strzałami. Wrzucę Wam materiał takich innych warsztatów, gdzie zrobiłem to też 4 strzałami. No, okej. Ile? 8,26. Inne ćwiczenie. Ustawiam dwie beczki, odległość między nimi około 3-3,5 kroka. Zadanie następujące. Raz z beczki można strzelić tylko raz do celu, następnie muszę zmienić stanowisko, żeby znów móc strzelić do celu. Trzeba się szybko przemieszczać, tak zanim cel będzie się odginał w odpowiednim miejscu, tak? I teraz kluczowa kwestia, zawsze pamiętajcie, na tym celu trzeba strzelać w momencie, kiedy kółeczko odchodzi do tyłu, wtedy to kółeczko musi zostać trafione, tak? Nie strzelajcie nikt na powrocie, bo po prostu je zatrzymacie, tak? Jedziemy, próbujemy. Gotowe. Strzałów było 11. Można to oczywiście zrobić lepiej, szybciej i skuteczniej, niemniej to, że trzeba zmieniać stanowisko, trochę przyspiesza rytm serca, sprawia, że nie trafiamy, że zaczyna się kotłowanie na myśli, czy strzelać w górne, czy w dolne, czy poczekać chwilę, czy przyspieszyć czas. 26, 23. Spróbujemy jeszcze raz. I udało się. 7 strzałów, czas 18,79, cel obrócony. Jak sami widzicie, cel jest troszeczkę wymagający, z względu na to, że trzeba trafiać w odpowiednią strefę trafienia. Albo dół, albo górę, w zależności od tego, które akurat kółko się odchyla. Może Wy spróbujecie na tym celu u nas? A Michał z Ruszni Karnieu, dzięki za nowe przyrządy, siedzą sztywno. Już nie potrzebuje power tape'a, żeby się szczerbina nie ruszała. Dzięki.